Kolejny dzień, spadło 30 litrów deszczu w nocy. Tutaj mamy uszkodzony przewód hydrauliczny w ładowarce, Damian wymienia. A w kombajnach zakładamy linki na węciniak. Nagrywa to się, Kuba, nie przekinaj. A Sebuś zaspał? Nie, Sebuś pojechał z dziewczyną. Prawko. Dał dyspozycję. Prawko płacić. A. No tak. Ale błota. Dzisiaj taki chyba będzie bardziej dzień serwisowy, bo w pole się raczej nie pojedzie. Nie ma szans. Siać. Siać. Możesz Tigera zobaczę, jak jest teraz chwila. Zbiorowe kręcenie tych śrubek na linkach. Znalazłyście wszystkie te, co były tam, czy dorabialiście jakieś? Nie, tu są wszystkie, co były. No i super. A gdzie Rosja? Poszli szukać linek. Ale na busa poszli? Bo na busie są. Na busie myśmy tak zrobili dwie nowe. No. Reszta jest wszystko porwane i poszli szukać do starego garażu jeszcze. Aha. Czyli cztery mamy tam, bo dwie stare... Starym już nie będzie chyba. Tym starych już nie będzie na warsztacie. No, poszli zobaczyć. No dobra. No to będziemy łączyć, no i co? To jak mówiłem wcześniej, dzisiaj nie pojedziemy kopać. Mamy taki dzień bardziej serwisowy. Może będę miał chwilę, to się wezmę, zobaczę, co się stało w Steigerze, że nie chcę jeździć. Co, tylko jeden jest, czy więcej? Jeden. A jeden się odkręcił. A wiesz, co ja teraz zrobiłem? Dawałem dwie nakrętki. I nie obcinałem śruby. Bo dajesz na śruby, szlanity? Na śruby. No, bo jedna nakrętka nie wytrzymuje, nie? No a i popraw Teo jeszcze tego, nie? Poprawimy. Ale on trzyma. Ją go poprawiać, jak trzyma? Jakieś testy by zrobił, wiesz, czy to zdaje egzamin. A weź go tam przeszuj, żeby było widać. To żeśmy opaskami przesęcili. Pod spodem jest śruba. O, ciężko. Nakrętką. A i co trzyma, nie? Zobacz, ile trzyma. To już jest? Tydzień? Tydzień czasu, no. No. W razie jak nie ma tych zapinek. Co ty mi mówiłeś, że gdzie to te na środku puściło? Na łęciniaku czy gdzie? No, na łęciniaku puścił, tak jak tutaj no, na środkowym znaczy, pasie. Zapinka, tak? No, trzeba znaleźć, bo widziałem, że jest urwana, tylko nie wiem, który trzeba znaleźć. A mamy zapinkę taką nową, czy? Mamy, no. Mamy, no. I przykręcić ją na śruby. I coś tu jeszcze miałeś takiego niepokojącego do roboty? Do spawania trzeba tutaj przygotować, nie? Zobacz. A nie wiem, czy to nie odkręcić. I... Ale nie. Zamarek potrzeby by. Nie wiadomo, czy stworzeń wyjdzie łatwo, nie? Jak on wyjdzie. Może tak to pospawam na tym. Tu cię tylko... Tak, na tym pospawam. No i tak to... Tak to było dobrze wszystko. Tak sobie myślę. Kopać idziemy dzisiaj? Nie, dzisiaj nie pojedziemy kopać, co ty. 30 litrów wody spadło, jeszcze mamy te pole, wiesz, które, nie? Tam na tym. No. Na jeździerzycach. Trzeba tylko przejrzeć, wszystko przygotować. A linki założyliście, tak? Tak. Dobra, no i dobra. Składamy kręta i do domu. A i z tyłu jeszcze tamte. Nie wiem. Już mogę zapytać? Może już? Tak, tylko tak też, delikatnie bo... Ale zejdź z wieża. Też, dziecko też. Delikatnie tylko tak pyknij. Tylko zapychają i każą. Takie warunki, wtedy popadało, wszystko się oblepiło, nie? No ale to za błędy, wałka nie wyciągnął. Ja jakby wyciągnął wałek, to błędy byś udał. On chyba się musi trochę nagrzać, bo ten, żeby wąt się włączył. Nie idzie? No kawałek poszedł, chciał delikatnie. To jeszcze, to za delikatnie zrobiłeś. Ty, on za delikatnie zrobił. Raczej się nie włączy.
Rosja jest delikatny. Ma uczucia? Do maszyn. Wielkie serce. Jeszcze! Jeszcze! Ale ty... Sternik. Musisz włączyć komputer, bo jeże nie chodzą z tyłu. To jeże mają teraz chodzić? No, bo chcę, żeby jeże ruszyły. Sebastian mówi, proszę za mnie załadować ciężarówkę jedną, bo ona już ładuje trzecią. Jeszcze! Jeszcze! Tu mamy takie błoto. Trzeba te ziemniaki zebrać, bo się przesypały tutaj. I odpalimy Steigera, wjadę w nim na plac. Tutaj załączam prąd na pompie, na cewce, żeby móc go uruchomić, bo jest problem z elektryką. I uruchomię go w taki sposób, żeby tylko wjechać na plac. Akumulatory założyliśmy nowe. Są założone? Są. Bo były zabrane z tego ciągnika do Raptora wczoraj, bo... To było wczoraj czy przedwczoraj? Bo tam jeden wystrzelił. Znaczy wystrzelił, no... Zużył się. Dobra. Teraz co muszę zrobić? Spróbować go uruchomić. Tylko wezmę stary klucz. Mamy tutaj błota. Tu mam porozłączane wszystko. Dobra, palimy go. I tu trzeba tylko dotknąć. Tylko może mi się uda znaleźć, co jest nie tak. A tutaj prosta sprawa, w ogóle muszę taką wiązkę zrobić z przełącznikami awaryjną, byłoby wygodniej. I z żabkami, żeby się podpiąć pod akumulator. Prosta sprawa, tu mam trzy zasilania i mam trzy wałki. I musi być zaczepione, załączone na każdym wałku jedno sprzęgło, żeby ciągnik ruszył. Tu i tu. Nie mogę tylko wpiąć dwóch bluesów w jedną wtyczkę, bo wtedy zablokuję skrzynię, dlatego to jest podzielone na wtyczki. I muszę tylko wiedzieć jedną rzecz, że sprzęgło działa tylko na sprzęgle V, jest modulacja. Czyli działa na pierwszym, drugim, trzecim biegu i dziewiątym, ósmym, siódmym chyba, jak dobrze pamiętam, tak. Na tych biegach jest sprzęgło, a później na czwartym, piątym i szóstym nie ma i na jedenastym, dwunastym też nie ma. Jakoś tak, dobra. Ale pomieszałem. Co, w pralni byłeś? Nie no. Ale elegancko teraz, no. Robota brudna skończona, to odjechałem, bo chciałem wjechać tutaj na plac tamtym, żeby tam pogrzebać. Ale to jeszcze śrubę trzeba zamknąć. No widziałem, no. Na schodki. Ale nie wiem, klucza już na a to tam może będzie ten. To na razie nie skończamy, tylko sobie wjadę.
miejsca zrobionego na placu, także zaraz tam sobie stanę, żeby nie stać w tym błocie. No, tą część gospodarstwa to mamy taką jak mamy, same błoty, ale też kochana to masakra jest. Dobra, wyciągnąłem fotel, żeby tutaj mieć więcej miejsca. Pierwsze co to pozamiatam te błoto, że jak będę się kładł, żeby było mi trochę wygodniej. I działam z tą elektryką. Robię tylko porządek z grubsza i zobaczymy się jak coś namierzę. Mamy zawias do drzwi. Jak montaż? Dużo rozbierania? Nie. Trzeba było to odkręcić, tak się tu? Tu wystarczyło? Cztery śruby. A dwa zakładasz nowe? Kurde, zostają stare. Oj, ten pasek. Stare by było zobaczyć. Mogą być stare, pewnie widzisz tu. No, nie jest zrobione. Czas. No tak, akurat. No. No to... Dobra. Zakładam. Wiesz co było? Co? Jak idą kable do alternatora, no. Przygrzało kabel. Dlatego te wzbudzenie raz było, raz nie było. I no. Później on się przygrzał i stykał do kolektora i waliło wszystko, nie? No, to będzie chodził, tylko trzeba to skręcać wszystko. Bo ja mam tej... Czekaj, co my żeśmy odkręcali tymi środkami? Ta, od wentylatora, włącznik. To one są w tym organizerku, tam te trzy środki. No ja widziałem, nie? No. I co, pasuje? No pasuje, tak jest, dzień dobry. A nie sięgałeś tego? Nie. No nieco rozczarowany był bez wątpienia Włodzimierz. A od kompresora, tak? Od klimatyzacji? Tak. Też? No, no, tu jest elegancko. No i dobra, tu wymienialiśmy pasek, ten główny od wentylatora i od alternatora i oraz od tego, od sprężarek, bo piszczały. A tu są stare paski. Ten już jeden, jedna ta się już obcięła. Jeden rowek. Tam masz poskręcane paski, wszystko, tak? Tak. No to można. Bardzo mały przepływ jest ustawiony na ten. Nie masz problemu z prostowaniem osi? No ten mam. Albo coś się załączyło? Ja sobie pobiorę do końca i mi po chwili prostuję. Aha, no może coś. Bo tu nie ma tej. Masz kombinerki? Nie. Sebastian już odstawił kombajn. Ma wszystko gotowe na jutro. Damian też tankował paliwo. Jeszcze wjedziemy 72-40 na warsztat, bo będziemy wyciągali pompę wtryskową. Założymy tą pompę od ratraka, a ta, która jest na nim, zawieziemy do naprawy, do sprawdzenia i do regulacji. Tutaj wiadomo wymiana pasków. I jeszcze chcemy zobaczyć luzy na stworzniu, bo mówi, że tutaj są bardzo duże luzy na tym stworzniu i uniesiemy stopką i zobaczymy. Chociaż to nam nic nie da, bo stopka jest na zaczep opiera.
To nie sprawdzimy. Trzeba by tu lewarkiem podnieść tutaj. Za ramę. Od razu wymienimy ten uszczelniacz od tego. To nie jest silikon, to jest ta farba taka, wiesz, co na tym, nie? A, i to... I ona odeszła, nie? Ta pokrywa tutaj taka. No nic, no to założymy to, zobaczymy co będzie, nie? Tu mamy nowy uszczelniacz. A tak wyglądał stary. Starego prawie, że nie było. Dlatego tak się lało z niego ostatnio. No, to jest w komplecie z tą obudową. Z tuleją prowadzącą, żeby założyć i uszczelka. No. Zamontujemy. Nie wiem, czy to jest na tulejkach, czy na tym. Ciekawe. No nie jest tak, tak założymy. No ale co tu zobaczymy, jest? Pompa wody, czy co? Tu jest pompa wody, no napędzana i stąd na alternator koło, nie? No, no. No i tu pompa wody, też ją się odkręca. Ale czy to jest na pompie wody? A, pompę by wyciągnął i wałek by powinien wyjść. Nie tak? Wiem, czy ten wałek właśnie... czy pompa wody, nie jest ten sam wałek. Wiesz, o co chodzi? No, no. Tak może być. Dobra, ale to założymy teraz najwyżej ten. Bez niczego? Tak, tak, no bez... Tu jest uszczelka, to jest uszczelka. Czymy to. No, to jest uszczelka, to taka guma jest. I ten plastik jest po to, żeby go... Prowadziło. Prowadziło, no. No i prosta sprawa, i przykręcić tylko. To otwory są jednakowo, nie? Tak. Dobra, to działaj tutaj. O. Tutaj jest ważne, obecnie nie założysz. A później to trzeba założyć tutaj na ten. To później tak, założysz, no. I co, wyciągamy pompę zaraz, nie? A. Trzeba coś na olej, bo tu będzie olej leciał z tego, jak odkręcimy. Dużo? No, no to właśnie to będzie dobre. 19. Co? No żeby to pozakładać te dnia. Aha, kapturki, no to jak się pompę zabierze, no. Co potrzebujesz? 19. Jeszcze. I będzie wszystko. Ja bym musiał do pomp dojść do koła. Tylko zostało jeszcze zdjąć koło, tu mamy już zablokowane. Ja się tak muszę? Tak, bo to tak jak te kalany, coś takiego jest, nie? Stożki są te same. Akurat te pompy, nowa uszczelka i tutaj nowy o-ring też przychodzi. Montujemy. To załóż to, a ja ten. Co? Zmywacz. Można to zmywaczem, tak? Ja też matę wycierałem, ale... Piasek jest. No, jak ruszyłeś, miałeś na rękach chyba. Nie ma sukienki. Co? I tu trzeba wyczyścić jeszcze. Bo tu przychodzi smarowanie pompy. Ja ten kołek położyłem. Tutaj musimy zablokować. Weź poświeć, bo nie widać. Czekaj, to jest tu. Lampka? Tu lampka jest. Tamten języczek trzeba zablokować kołkiem. Tylko gdzie ja ten kołek położyłem od tej pompy? O, tamte jest tutaj. Czy to jest od tej? Nie, to jest... Kołek się znalazł. Tam trafi poświeć. No, musimy go tam trafić. Później trzeba go wyciągnąć. No tak, bo się urwie. Dlatego zrobili może plastikowy. No tak, jak się urwie, to tak. To się urwie, dobra. Dobra, i zaraz montujemy. Wkręcamy szpinki, bo sobie nam wycięcimy. Zakładamy, nie? Tak. O-ringi są. Do góry trzeba.
A, w ogóle mówiłem ci co ten? Dlaczego mi samochód kopie? Chcę sewkę zabrać, wygaszenie. Będzie przeszkadzało, no. Mechanik dzisiaj zrobił ten samochód. Nie wiem, czy tej cewki. Czy tej cewki nie musimy wykręcić całkowicie. Może być, że trzeba będzie. O kurwa. Jest takie proste. Trzeba tą cewkę wyrzucić, nie? Czy nie? Nie, teraz mi już nie przeszkadza. To gdzie to trzyma? No przewody tu. To nie, trzymam w ręce. Rurki. Ciężko jest wszystkie podnieść na to. To nakrętki chociaż podnieść, bo nakrętki są dłuższe i tak. O. No. Musi teraz pasować. Trzeba by tu śrubkę, nakrętkę. Tutaj, co to było? No tutaj, a, no to. A, tylko to trzeba będzie przekręcić tu. Tak było w tamtym bloku. No też będzie można. A tak było w tam w ratraku, nie? Teraz mi się nie go właśnie, bo odwrotnie. Ten, daj tę 15. Wyższym ten orient nie w nas, może to tak pobujać się oni. No. Kołek tutaj wkręcić też? No tak. Tak. Ha, bo on odwrotnie jest, to dobrze. Ukręć, ja ci to będę ruszył. No. To jest ten. Tam bardzo powoli, przecież to jest taki zaworek ciśnieniowy, nie? Tu. No. Słuchaj, ty mi pokazywałeś, ale... Dobra, próbujemy go teraz odpowietrzyć i zaraz będziemy go uruchamiali. Trzeba pokręcić rozrusznikiem teraz, żeby poszło paliwo. Tu zdjęty. Dobra, kręcimy. No. Bo już ten, już pluje tym. Paliwo. Co? Zobaczcie za to. To jest to. No tak, to po kolorze widać nawet. Tu, widzisz, będzie pasować. No. Jest taka szansa, że tylko... No nie, to trzeba przełożyć całe. Tu ono. Tak, krótce trzeba przełożyć tutaj, no. No, gdzie to było? No bo tutaj się wypukały te. Jeszcze możemy. Weź jeszcze czekaj, wkładam rurki. Stożki. No spróbuj. Dobra, przepukały się ładnie to. Nie, on już tu rzuca paliwem, to już będzie ten.
Co to? A, cewka. Cewka. 17 mamy? No, nasz, ten. Korpus. 17 klucz? Tak. Proszę. Czemu będzie wyzwany? I to będzie jaki klucz? 15 chyba do tego, już nie? To, już to robię, czekaj Sebastian. Czekaj, 17. Masz. 17 tam, a tu 15 to nie wiem. Nie była 15. Tu na pewno. Mam 14. 14 za luźno. To 13. 13. Pasuje. Cały się ko... Ten obruszył. Cały się wkręca? Nie wiem, czy to się nie ruszyło też. Chcę zobaczyć. Silikon to mali. To jak będzie dobrze to chodził, to ta pompa tu zostanie, tak? A to? Jaki teraz tu? Jaki to będzie klucz? A wiesz, to był silikon, czy to... Jaki? Dziesiątka. Dziesiątki myśmy to tu jest. To jedenastka. Gdzie? Palimy maszynę, bo 5% baterii jest. Wtedy w ogóle nie dymi. No zobaczymy, Lucen, kurde. No może być dobrze. Nie, ale może mogę go jeszcze raz odpalić? Możesz, no tylko tu nam mamy przeciek, no to trzeba zrobić ten. Ciemno jest, może dlatego. Zobaczymy pod obciążeniem. No przestań, było widać, upaliłeś tą kurwa puszczą chmurę dymu. Dobra, teraz z tym gazem zrobić jeszcze i ten. A przeciek gdzie jest? Trzeba zmyć, ale to zrobimy, żeby trochę pochodzi, to będzie widać, to trzeba zrobić. Albo tu odkręcimy wężyk i damy zaślepkę i tak chyba zrobimy, to będzie najlepiej. Bo mam te króćce, gdzieś muszę znaleźć te korki, znaczy się. Znaczy no, można zegar podpiąć po prostu. Chyba nie miał zegar na chwilowo. No ale skąd zegar? Tam zegar jest w tamtym ciągniku. A, 50. No. No. Dobra, to coś wymyślimy. A ciągnik nie ma tam jak dużo skręcić, nie? Będzie przeszkadzało. Pompa wymieniona, zobaczymy w praktyce jak będzie miał moc i czy pod obciążeniem jak będzie chodził. Na tą chwilę pracuje bardzo dobrze, żwawy silnik. Zobaczymy jak będzie w praktyce. Tamta pompa idzie do remontu.